Ostowice świętokrzyska, pochmurny poranek, mglisty. Jesteśmy za kierownicą Mercedesa O532 numer 3011. W środku mamy oczywiście strefę wydzieloną. Tak jak zawsze to czynię, tylko tym razem jest ona lepiej tutaj dostosowana, lepiej się przyłożyłem do dostosowania jej. Linia 295. Kierunek zakonniczym z Ostowic Świętokrzyska właśnie. Parany. To jest krótka linia, więc w tym filmie będzie jedno całe kółko. Dużo osób dosyć tutaj wsiada się z tramwaju. Godzinie, zwłaszcza w sobotę. Mamy przystanek na żądanie, ale go pomijamy, ponieważ nikt nie wysiada na nim. Że tutaj przekroczymy limit osób, które mogą jechać tym autobusem w dobie obecnych obostrzeń epidemicznych. Trochę tutaj przekazowałem, teraz trzeba ostrzej zahamować.
wieczna by była wcześniej zrobiona przez Ikarusa 2.17 i Jamnika, bo strzałka była na ulicy. Już mam ostatni przystanek, czyli Zakoniczy. Bardzo krótka linia, taka nawozowa, właśnie na Zakoniczy, na Złostowiec Świętokrzyski z Wielkiej Pętli. Tak bym miał nazwę, tak bym miał określić. Zakończy. Tutaj podjeżdżamy do Zakończyna. Uwaga, że tutaj za daleko na przejście nie wjechał. I idziemy z powrotem na Ostrowicę Świętokrzyską. Nie widzę, tutaj zawracamy sobie na roncie i jedziemy z powrotem. Dobrze, szczęśliwej drogi, już czas tylko przyniosłem was na pozycję, której kamera jest zaczepiona tutaj, tutaj za krawędź kabiny. Patrzymy sobie na trasę z tej perspektywy. Prawo zamykamy. Borębskiego. Rozkład mam do kółka, więc nic się nie stało, że screena nie zrobiłem na zakończenie. Jedna pętla. Jeżeli jakieś autobusy tutaj zawracają, to wtedy sobie sprawdzimy w moim kiedyś. Wieżyska. Tu mamy spadek klatek w tym miejscu. Thank you.
żeby jechać. Przejechałem na żółtym w ostatniej chwili. Bo tak czy inaczej bym tej sygnalizacji tutaj nie zauważył. Ona tak się nagle pojawia. Mamy przystanek Uckale. Pomijamy go, ponieważ autobus już mamy pusty. Tak. Zrobię poza wizją. A ja wam dziękuję za oglądanie. Stawiajcie łapki w górę. Subskrybujcie również mój kanał oraz zostawiajcie komentarze. Nie zapomnijcie o komentarzach. Ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.